Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Marek Niedźwiecki, Dyrdymarki. Czyta autor. Witam wszystkich. Rozpoczynamy wideorecenzję książki, audiobooka. Marek Niedźwiecki, Dyrdymarki. Dyrdymarki, które ukazały się 2 września zarówno w formie papierowej, jak i w formie audiobooka, którego czyta sam autor. Od razu powiem, ta książka ma jedną, jedyną wadę. Naprawdę dużą wadę, jest za krótka. Audiobook trwa dokładnie 2 godziny 46 minut i dzięki temu jest to odczuwalne, że to jest bardziej jak felieton niż książka. Natomiast ma tą zaletę, ta wada, dokładnie, że można tego słuchać wielokrotnie, ja tak zamierzam. Dzisiaj przesłuchałem pierwszy raz i na świeżo, bez żadnego konspektu, bez niczego, wypowiem się na temat tej książki i osoby samego pana Marka. Przyznam szczerze, że poprzednie książki nie podeszły mi odpowiednio, gdyż kiedyś pan Marek nie był dla mnie wybitnym dziennikarzem radiowym, ale ja dopiero wchodziłem w tak zwane dorosłe życie i nie rozumiałem pewnych rzeczy. Dziś doskonale go rozumiem, mało tego, brakuje mi dokładnie takiego radia, o jakim marzy pan Marek, jakie kiedyś było radio, takie bardziej mówione, takie bardziej z tą atmosferą, że jest ta intymna więź między tym, co słyszę, a tym, jak to odbieram. Nie intymna, tak jak pan Marek wspomina o tych wierszach, ale chodzi mi o to, że radio mnie zaskakuje, że chcę słuchać. I chyba właśnie najfajniejsze jest to, że kiedy ja zacząłem jeździć w transporcie, a to był 2000 bodajże, 5, 6 czy 7 rok, dokładnie nie pamiętam, to wiem, że nie miałem swojego gustu radiowego i słuchałem wszystkiego, jak leci, leciałem po skali, i ciekawe rzeczy zostawiałem i na koniec okazało się, że najciekawszym radiem jest Trójka. I tu jest ciekawa odpowiedź na pytanie, dlaczego ja przestałem słuchać Trójki, zanim stało się to modne. Dlaczego przestałem zwracać uwagę na tą stację radiową, zanim większa część ludzi na forach trójkowych, facebookowych, teraz płacze, ma lamenty i w ogóle. Wniosek dla mnie był prosty. Przestałem słuchać Trójki, kiedy zacząłem zauważać, że dzieje się tam coś nie tak. Między innymi zlikwidowano wtedy program Koza, to chyba jeszcze było za Skowrońskiego bodajże, ale wtedy już zaczęły być złe zmiany, ale najważniejsza rzecz to jest taka, że nie każdy wie, bo nie chwalę się tym na lewo i prawo, ale osoby, które mnie znają bliżej, wiedzą, że mam opasłe archiwum na moim laptopie czy gdzieś tam na płytach zapisane piosenek, utworów, to są specjalne moje playlisty, kawałków, które osobiście wyhaczyłem w Trójce. Takich muzycznych perełek. To, o czym mówi pan Marek. I to nie jest spoiler, bo i tak każdego dojdzie. Radio mnie zaskakiwało co chwilę. Coś nowego było, coś fajnego. Tam odkryłem na przykład Czesława Mozilla i utwór Maszynka do świerkania. Pamiętam nawet miejsce, gdzie to było i czas, kiedy pierwszy raz to puszczono. Tam odkryłem zespół Beirut i utwór Nantes. Właściwie to wokalistę Beirut i utwór Nantes i wiele innych rzeczy. Mrs. No One, takie właśnie takich wykonawców, takie piosenki. I w końcu się to skończyło. Trzeba było słuchać na te 24 godziny na dobę, żeby znaleźć coś ciekawego. A pan Marek jest właśnie za tym zaskakiwaniem, za tym pokazywaniem ciekawych piosenek, za opowieścią za nimi schowaną i tego brakuje panu Markowi też. Odszedł z Trójki, wiadomo dlaczego, co się stało. To jest naoczny dowód podpisanie się obecnej władzy przed tym, jakie mamy czasy. Moim zdaniem gorsze niż PRL. Okej, ja urodziłem się tylko w PRL-u, liznąłem 4 lata. PRL-u, ale czytam książki, słucham audiobooków i wiem o tym, jak PRL wyglądał, więc mam tutaj pogląd na to, że żyjemy w gorszych czasach obecnie, a będą jeszcze gorsze czasy i dzieje się bardzo źle, co też jest ujęte w tej książce, dlatego polecam ją przeczytać, przesłuchać. Pan Marek nawet nie musi się starać być dobrym lektorem, gdyż czyta naturalnie, ma nawet słychać, że pewne ma przemyślenia, nad pewnymi tekstami się zatrzymuje, kiedy czyta i widać, że ma wtedy jakąś zadumę, refleksję, coś tam zmieniał nawet, mi się wydaje. Ma też swój swoisty humor, więc jest to wypełnione treścią pięknie przez niestety tylko 2 godziny 46 minut, co dla mnie to ja się dopiero rozpędzam, kiedy słucham audiobooków. Ale ta książka jest potrzebna, jest jak wentyl bezpieczeństwa w tym momencie. Przypomnę, że był taki okres, że zakazano puszczać Manamu, pan Marek puszczał werble. A teraz po prostu wyszło na to, że piosenka Kazika sprawiła, że 40 ponad lat pracy nagle dziękujemy bardzo, do widzenia, wstawiamy swoich.
I dopełnieniem tej książki, wydaje mi się, jest ostatni wywiad z panem Markiem w Gazecie Wyborczej, gdzie powiedział, że trójka umarła. Tam padła data chyba 20 sierpnia, z tego co pamiętam. I tak, trójka umarła. Ja nawet nie mam ochoty wpuszczać jej na skali. Nawet tutaj, w ciężarówce, trójka była u mnie w radiu zaprogramowana pod programem, pod przyciskiem numer 3. No, jedynka to jedynka, pod dwójką miałem inne radio, a pod trójką była trójka. I teraz mogę sobie spokojnie ten przycisk rozprogramować, nic się nie stanie. Natomiast mam wrażenie, że pan Marek trafi do radia po prostu Nowy Świat, które jest nowe, fajne. Sam patronuję temu radiu, słucham dlaczego, bo nie ma reklam. Oprócz tego, że to radio ma klimat i nie ma tej spiny, która w trójce zawsze była, że trzeba było tak uważać na to, co się mówi. Tak jakoś być, nie wiem, takim optymalnym. Nie można było pójść w żadną inną stronę i pan Marek był takim, że no, robił swoje, i to się niektórym nie podobało. 100 metrów, 3 minuty do celu. Właśnie, to jest nagrywanie recenzji w samochodzie, ale myślę, że ma to swój urok, niektórzy to lubią. Nawigacja po prostu się włączyła, ale wróćmy do tematu. Więc Radio Nowy Świat na tę chwilę podoba mi się z powodu braku reklam. Dlaczego? Bo mamy wrzesień, przyszła jesień, można powiedzieć. Wczoraj był tego dowód. I nie muszę słuchać o lekach na przeziębienie. Nie muszę słuchać o tym, że znowu mnie przewiało i mam wziąć jakiś cudowny lek, który wyleczy mnie z tego, zanim jeszcze to się pojawi. I widziałbym tam pana Marka w spokojnych audycjach, których może robić co tylko mu się żywnie podoba, odkrywać nową muzykę, bo właśnie Radio Nowy Świat daje mi to coś, bo przekonałem się osobiście, to nie jest reklama, za którą ktoś mi płaci, wręcz przeciwnie. Ja sam im płacę. Chcę się tego słuchać. A Niedziela to już jest w ogóle genialna. A chciałbym, żeby była na przykład lista przebojów Marka Niedźwieckiego w soboty czy tam w niedzielę, byłoby pięknie. Wyobrażam sobie to tak, że jest sobota, człowiek zastanawia się, czy wyjść z domu, przejść się na przykład gdzieś na piwko albo na imprezę, czy nie wyjść z domu. I człowiek włącza radio, włącza, czy tam włącza, słyszałem, że profesor Bralczyk dopuszcza formę włącza radio, Nowy Świat. I myśli sobie, zostanę w domu. Będzie fajnie, bo mogę posłuchać czegoś ciekawego. Miałem taki okres w życiu, była taka jedna impreza i stało się. Ale książka, wróćmy do niej, jest ciekawa, jest fajna, jest wiele rzeczy, które są uzupełnieniem do poprzednich i daje nadzieję, a nawet pewność, że to nie jest ostatnia książka. Można z niej wynieść bardzo dużo, między innymi przepis na mielone. Ja polecam z całego serca. Krótka, bo krótka, ale bardzo treściwa i taki... tutaj taka myśl, że no jest ona wentylem. Jest wentylem, jak dla mnie jest to bardzo zdrowe, potrzebne, mądre, dojrzałe i osobiste spojrzenie na to, co nas otacza dookoła w tym właśnie momencie i tego potrzebowałem, można powiedzieć. Poczułem wręcz ulgę w środku, kiedy usłyszałem, że ponad 60-letni facet mówi moim językiem. Ktoś, kto jest dwa razy starszy ode mnie, postrzega świat tak samo jak ja. I kto wie, może kiedyś wyląduje w Tanzanii czy w Tasmanii. Nie wiem, ale wiem jedno, że żałuję tylko, że jest za krótka. Tyle mogę powiedzieć. Polecam każdemu bardzo serdecznie. Miałem nagrywać tą recenzję później nawet, po wielu przesłuchaniach, ale stwierdziłem, że w tych czasach warto promować wszystko, co jest ciekawe, bo mało tego jest. I z tą myślą was zostawiam i widzimy się w następnych wideorecenzjach. Trzymajcie się, cześć. www.kornfanhead.pl Muzyka, książki, transport. Czytał Robert Jarociński.